Dziewictwo, koncepcja tak stara jak sama cywilizacja, szanowana w niektórych społeczeństwach, a zbyt często używana jako narzędzie kontroli i dominacji. Nie jest tajemnicą, że społeczeństwa na przestrzeni historii przykładały dużą wagę do dziewictwa kobiety, co często prowadziło do desperackich środków, aby udawać, przywracać lub fałszować ten stan nieskazitelnej czystości. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak daleko niektórzy by poszli, aby utrzymać ten iluzoryczny stan? Zabieramy cię z powrotem do średniowiecza, gdzie symbol nieskażonej cnoty często był strzeżony zaciekle za pomocą pasów cnoty, zamkniętych metalowych urządzeń, które rzekomo popularne wśród krzyżowców dążących do egzekwowania wierności w swojej nieobecności. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co się działo, gdy ta tak zwana cnota była naruszona, lub co gorsza, nigdy nie istniała? Wejdź do świata budoarów w Georgian England, gdzie damy z wyższych sfer często uciekały się do używania cytryn i gąbek nasączonych octem jako archaicznych, ale szokująco powszechnych form rewirginacji. Albo przenieśmy się do XIX wieku w Chinach, gdzie panny młode używały tajemniczych, sztucznych błon dziewiczych, aby stworzyć iluzję dziewictwa. Odkładając na bok warstwy historii, napotykamy na szereg dziwacznych, niepokojących, a często i okrutnych metod używanych do wytworzenia tego idealizowanego stanu niewinności. Jak zauważyła feministka i pisarka Germaine Greer, tradycyjny paradygmat dziewictwa to coś, co można stracić lub oddać. Nowoczesny jest czymś, co należy się pozbyć. Dołącz do nas, śledząc ten niepokojący szlak oszustwa, iluzji i bólu. W świecie, gdzie dziewictwo było czymś więcej niż tylko stanem, było kwestią przetrwania. Witamy w dzienniku Juliusza Cezara. Świt czystości. Odsłonięcie dziewictwa w starożytności. W gobelinie ludzkiej historii koncepcja dziewictwa wyplata skomplikowane wzory, kształtując społeczeństwa i wpływając na życie jednostek w głęboki sposób. Źródła tego pomysłu sięgają niektórych z najwcześniejszych cywilizacji, które są nam znane. Nie można zagłębiać się w ten temat bez odniesienia do starożytnego Egiptu, społeczeństwa sięgającego około 3100 roku pańskiego, które głęboko czciło czystość i cnotę. Tutaj młode kobiety często nosiły tkaninę na swoich ubraniach, symbol ich nienaruszonego stanu, fascynujący szczegół historycznej etykiety ubioru. Jednakże dyskurs na temat dziewictwa prawdziwie skrystalizował w starożytnej Grecji, cywilizacji kwitnącej około 8 wieku roku pańskiego. Tutaj dziewictwo zaczęło być ściśle związane z duchową mocą i społecznym honorem. Miasto Ateny, nazwane na cześć bogini Ateny, oddawało hołd wiecznej dziewicy, symbolizującej mądrość i mistrzostwo wojny, cechy zwykle kojarzone z męskimi bóstwami. Dziewictwo Ateny nie było tylko osobistą cechą, symbolizowało jej niezależność i samowystarczalność, ideały, które kształtowały greckie zrozumienie zasobnej kobiety. Gdzie indziej w Grecji, miasto Efes było centrum kultu Artemidy, innego bóstwa często kojarzonego z dziewictwem. Ale w przeciwieństwie do Ateny, dziewictwo Artemidy reprezentowało wolność dziczy i polowania, malując inny, lecz równie fascynujący portret kobiecej siły. Rzym, który doszedł do znaczenia około 753 roku pańskiego, miał swoje własne społeczne mechanizmy, które podkreślały wartość dziewictwa. Westalki, kapłanki rzymskiej bogini Westy, były odpowiedzialne za utrzymanie świętego ognia w świątyni Westy, obowiązek dostępny tylko dla dziewic. Jeżeli złamały swoje śluby czystości, czekała je ekstremalna kara bycia zakopanymi żywcem, testament tego, jak poważnie Rzymianie traktowali to zobowiązanie. Tymczasem w starożytnej Chinach, datujących się od 2070 roku pańskiego, dziewictwo miało symboliczne znaczenie w rytuałach małżeńskich. Trzy listy i sześć etykiet, skomplikowany proces zalotów i małżeństwa z dynastii Zhou, kładł znaczący nacisk na dziewictwo panny młodej, manifestujący się w kolorze czerwonym, symbolu radości i płodności, często występującym w tradycyjnych strojach ślubnych. Dziewictwo nie było tylko osobistą lub rodzinną sprawą w tych społeczeństwach. Było to społeczno-polityczna konstrukcja, zaplątana w tkaninę ich kultur, rytuałów i mitologii. Każda cywilizacja miała swoją unikalną interpretację i praktyki związane z dziewictwem, ale wszystkie miały wspólny wątek, czciły czystość i cnotę, ucieleśnione w rytuałach, ubiorach, normach społecznych i boskich figurach. Zasłony czystości.
badanie starożytnych rytuałów dziewictwa. Rozpocznijmy naszą podróż w Babilonie, jednym z najstarszych miast świata, datującym się na rok 1894 roku pańskiego. Tutaj święta ceremonia małżeńska była corocznym rytuałem, w którym najwyższa kapłanka, reprezentująca boginię Inannę, była zjednoczona w symbolicznym zalotach z władcą miasta, uosabiającym boga Dumuzi. Ten rytuał podkreślał znaczenie dziewictwa kapłanki, wzmacniając normy społeczne i boską świętość ich związku. Przechodząc na północny wschód, docieramy do średniowiecznej Europy w średniowieczu, gdzie dziewictwo było głęboko cenione i intensywnie testowane. Ciekawym przykładem jest test tkaniny, praktykowany w kilku krajach europejskich od V do XV wieku. W tym rytuale nowożeńcy byli przykryci tkaniną podczas ich pierwszej nocy zalotów. Rankiem tkanina, od której oczekiwano, że będzie poplamiona krwią, była publicznie badana jako dowód dziewictwa panny młodej. Tymczasem w Japonii okres Heian 794-1185 przyniósł swoje unikalne rytuały związane z dziewictwem. Arystokratyczne kobiety przed małżeństwem czerniły swoje zęby w procesie nazywanym ohaguro. Choć był to przede wszystkim standard piękna, ten proces symbolicznie reprezentował przejście z dziewictwa do kobiecości. Podróżując na zachodnie wybrzeża Afryki, w królestwie Yoruba, rytuały testowania dziewictwa były nasączone symboliką. Podczas ceremonii ślubnej białą tkaninę dawano pannie młodej, a pana młodego poproszono o jej inspekcję rankiem po ich pierwszej wspólnej nocy. Jeżeli tkanina miała ślady krwi, oznaczało to czystość panny młodej i często była to okazja do publicznej uroczystości. Na przekór globu w starożytnej kulturze Majów obserwowano osobliwy zwyczaj, gdzie matka dziewczyny sprawdzała jej prześcieradło po pierwszej nocy jej związku. Brak plam krwi był uważany za zły omen, przynoszący hańbę rodzinie. Echa czystości, biblijna perspektywa na dziewictwo. Biblia, wpływowy tom datowany na około XV wieku, wplotła historię o dziewictwie w serca i umysły społeczeństw na przestrzeni wieków, kształtując postawy, przekonania i praktyki. Jedną z najbardziej znaczących postaci podkreślających tę biblijną obsesję na punkcie dziewictwa jest Maryja, skromna panna z miasteczka Nazaret. Nazywana Dziewicą Maryją, jest czczona w wierzeniach chrześcijańskich jako Matka Jezusa Chrystusa. Anioł Gabriel, według Ewangelii św. Łukasza, ogłosił jej, że pocznie dziecko, zachowując przy tym dziewictwo, boskie poczęcie, które służyło podniesieniu świętości dziewictwa do niebiańskich wysokości. Ta narracja, często recytowana podczas sezonu świątecznego, rezonuje w społeczeństwach chrześcijańskich, wzmacniając paradygmat dziewictwa jako symbolu czystości i moralnej wyższości. Podobnie w Starym Testamencie dziewictwo miało nadrzędne znaczenie w sprawach małżeńskich. Księga Powtórzonego Prawa, na przykład, ustanawiała konkretne prawa dotyczące czystości panny młodej. Stanowi ona: jeżeli nie można znaleźć dowodu na dziewictwo dziewczyny, zostanie ona przyprowadzona do drzwi domu swego ojca i tam mężczyźni z jej miasta ukamieniują ją na śmierć. Ten surowy fragment z Powtórzonego Prawa 22 podkreśla surowość konsekwencji związanych z dziewictwem w czasach biblijnych, reprezentując normy społeczne i praktyki tamtej ery. Biblijne opowieści o innych postaciach dziewic również kształtowały postrzeganie dziewictwa w społeczeństwie. Przypowieść o 10 pannach w Ewangelii św. Mateusza opisuje 10 dziewic oczekujących na oblubieńca, symbolizującego drugie przyjście Chrystusa. 5 z nich, nazywanych mądrymi, miało dodatkowy olej do swoich lamp, podczas gdy pozostałe 5, nazywanych głupimi, nie miało. Kiedy oblubieniec przybył o północy, tylko przygotowane panny mogły go spotkać, reszta została w ciemności. Tutaj dziewictwo było czymś więcej niż fizyczną czystością. Reprezentowało duchową gotowość i mądrość. W Księdze Sędziów historia córki Jeftego dostarcza inną perspektywę na wartość dziewictwa. Jefte, wojownik, składa przysięgę, że poświęci pierwszą osobę, którą spotka po udanej bitwie. Jego córką, dziewicą, jest ta, która go wita, i on dotrzymuje swojej przysięgi. Pozwala jej włóczyć się po górach przez 2 miesiące, aby opłakiwać swoje dziewictwo. Ten epizod odzwierciedla tragedię związaną z życiem pozbawionym małżeńskich zalotów i potomstwa, wzmacniając społeczne oczekiwania dotyczące dziewic stających się żonami i matkami.
W starożytnym Koryncie, tętniącym życiem państwie mieście Grecji, listy apostoła Pawła w Nowym Testamencie głosiły cnotę dziewictwa. Pisał: niezamężna kobieta lub dziewica troszczy się o sprawy Pana. Jej celem jest być oddaną Panu zarówno ciałem, jak i duchem. Koryntianie 7. Ta biblijna wskazówka jeszcze bardziej wpłynęła na społeczne postrzeganie dziewictwa, oznaczając je jako drogę do duchowego poświęcenia. Szachownice czystości. Dziewictwo w polityce i grach o władzę średniowiecza. Kiedy wchodzimy w epokę średniowiecza, okres od V do XV wieku, rola dziewictwa przenosi się ze sfery duchowej i religijnej do namacalnego świata polityki i władzy. Tutaj pojęcie dziewictwa przekształca się w cenny atut, żeton na wielkiej szachownicy sojuszy społecznych i dynamiki władzy. Średniowiecze przyniosło wzrost feudalizmu, hierarchicznego systemu, w którym władza była skoncentrowana wśród wybranych szlachciców. W tym zawiłym społeczno-politycznym sieci małżeństwa były strategicznymi ruchami zaprojektowanymi do konsolidacji władzy, zdobywania terytoriów i kontynuacji rodu. W takim kontekście dziewictwo panny młodej stanęło na pierwszym planie, symbolizując jej honor i prestiż rodziny, często przechylając szale w negocjacjach dotyczących sojuszy małżeńskich. Jednym z takich przypadków było małżeństwo Eleonory Akwitańskiej i Ludwika VII Francji w 1137 roku. Eleonora, jedna z najbogatszych i najpotężniejszych kobiet w zachodniej Europie, przyniosła ze sobą obietnicę obszernego Akwitanii dla korony francuskiej. Jej dziewictwo, cenny atrybut, zostało wykorzystane jako dźwignia do zapewnienia tego korzystnego mariażu, zmieniając tym samym geopolityczny krajobraz Europy. Kult dziewiczych świętych również rozkwitał w średniowieczu, z postaciami takimi jak święta Cecylia, patronka muzyki, i święta Agnieszka, symbolizująca czystość, stając się popularnymi. Te dziewice święte były czczone, a ich historie, często recytowane w homiliach, dodawały kolejną warstwę do postrzegania dziewictwa, podkreślając jego związek z cnotą duchową, boską łaską i męczeństwem. Również w literaturze dziewictwo było ideałem. Pojęcie dworskiej miłości, obecne w literaturze średniowiecznej, często przedstawiało rycerzy podejmujących niebezpieczne questy, aby zdobyć względy szlachetnej i nieosiągalnej dziewicy. Ten gatunek literatury, obejmujący znane dzieła jak Śmierć Artura Sir Thomasa Maloriego i Opowieści kanterburyjskie Geoffreya Chaucera, wzmacniało cześć dla dziewictwa, kształtując społeczne postawy wobec zalotów i romantyzmu. Zasłonięte iluzje. Niewidoczna sztuka udawania czystości przez wieki. W wielkim gobelinie historii ludzkości postrzeganie dziewictwa zostało utkane z licznymi nićmi norm i oczekiwań społecznych. Rozplątanie tych skomplikowanych wzorców ujawnia często zasłanianą stronę tego dyskursu – sztukę udawania dziewictwa. Starożytny przykład takiej praktyki można odnaleźć w Rzymie około 27 roku przed naszą erą do 476 roku naszej ery. Od rzymskich kobiet oczekiwano, że wejdą w małżeństwo jako dziewice, co było surowo przestrzegane w społeczeństwie. Aulus Gellius, rzymski autor i filozof, udokumentował w swoim dziele Noce Attiki ciekawą relację o tym, jak pewna kobieta o imieniu Marcia mogła użyć ekstraktu z aloesu do skurczenia swojego żeńskiego układu rozrodczego, dając iluzję dziewictwa. Podróżując przez osi czasu, docieramy do brzegów średniowiecza w Europie, około 500 do 1500 roku naszej ery. W tym okresie popularnym wyborem wśród dam nocnego życia, które pragnęły symulować czystość, była mikstura znana jako Rosa Święta de Hildegardy. Nazwana na cześć sławnej opatki Hildegardy z Bingen, ta mikstura była mieszanką koperku, rukoli i pennyroyal, znanego z jego zdolności do skurczenia żeńskiego układu rozrodczego. Inną historyczną strategią stosowaną do stworzenia iluzji dziewictwa było użycie krwi. We Francji XVIII wieku, cytowany powiedział słynnej Madame de Sévigné, francuskiej autorki, wspomina o kobietach, które używały krwi z kurczaka do tego celu. Niemniej jednak trzeba zrozumieć, że ta praktyka nie była ograniczona tylko do Zachodu. Nawet w kulturach na terenie Azji, od Chin po Indie, odnotowano historycznie różne wariacje tej metody. Tajemnicze artefakty również odgrywały swoją rolę w tym delikatnym tańcu oszustwa. Koncepcja sztucznych błon dziewiczych została odnotowana w różnych kulturach, z przypadkami zarejestrowanymi w regionach od Bliskiego Wschodu po Azję. Zwykle polegało to na użyciu delikatnych błon,
które po pęknięciu naśladowały krwawienie często mylnie, kojarzone z pierwszym doświadczeniem kobiety z zalotami. W bardziej współczesnych czasach, za sprawą nowoczesnej medycyny, te praktyki przekształciły się w procedury medyczne, takie jak hymenoplastyka, oferujące bardziej wiarygodny sposób na symulowanie dziewictwa. Ta operacja chirurgiczna, polegająca na rekonstrukcji błony dziewiczej, zaczęła zyskiwać popularność pod koniec XX wieku. Niemniej jednak ważne jest, aby zauważyć, że takie procedury mają swoją porcję kontrowersji etycznych i medycznych. Rozpowszechniona praktyka symulowania dziewictwa, choć fascynująca, jest bolesnym odbiciem ogromnej presji i kontroli, które kobiety musiały znosić w związku z ich czystością. Od starożytnego Rzymu po czasy współczesne zdolność do udawania dziewictwa była przez kobiety wykorzystywana jako środek do poruszania się po społeczeństwach, które nadmiernie podkreślały ich czystość. Joanna d'Arc, nieskazitelna lilia wśród płomieni. Urodzona w 1412 roku w małej wsi Domremy w północno-wschodniej Francji, Joanna d'Arc, czule nazywana La Pucelle, czyli dziewica, jest symbolem odwagi, przekonania i niebieskiego przewodnictwa. Jej opowieść jest niezwykła. To narracja, w której znaczenie jej dziewictwa staje się symbolem boskiego poparcia i moralnej wyższości, co wyróżnia ją w historii. W delikatnym wieku 13 lat, wśród zawirowań wojny stuletniej, Joanna zaczęła doświadczać wizji świętych Michała, Katarzyny i Małgorzaty, które, jak wierzyła, powierzyły jej boską misję wsparcia Karola VII i odzyskania Francji spod dominacji angielskiej. Jej przekonanie było tak silne, że poruszyło góry, kulminując w zdobyciu audiencji u Karola VII, pozbawionego dziedzictwa francuskiego Dauphina, na jego dworze w Chinon w 1429 roku. Karol, zaintrygowany niezłomną determinacją Joanny i niebiańskimi twierdzeniami, kazał ją zbadać grupie teologów i lekarzy. Potwierdzili oni jej zdrowie psychiczne i fizyczne, a co najważniejsze, nienaruszoną dziewictwo, co wzmacniało autentyczność jej boskiej misji. Status dziewicy Joanny stał się kluczowym elementem jej osoby, boską pieczęcią zatwierdzenia, jeśli można tak powiedzieć. Przyznawało jej to pewną świętość i moralną władzę, która była niezbędna do mobilizacji wojsk i zdobywania sojuszników. Wierzono, że tylko osoba o takiej czystości mogła zostać wybrana do takiej boskiej misji. To postrzeganie pomogło jej poprowadzić francuską armię do pamiętnego zwycięstwa w Orleanie w maju 1429 roku, przesuwając bieg wojny na korzyść Francuzów. Reputacja Joanny jednak również uczyniła ją celem. Po schwytaniu w 1430 roku przez Burgundczyków została przekazana Anglikom. Tutaj jej dziewictwo znów stanęło na czele podczas jej procesu, którym kierował Pierre Cochon, biskup sympatyzujący z angielską sprawą. Pomimo intensywnych przesłuchań i nieludzkich warunków, Joanna pozostawała niezłomna, jej wiara niezachwiana. Co ciekawe, nawet na tym etapie wybory sartorialne Joanny były kierowane potrzebą zachowania jej czystości. Wybór męskiego stroju, decyzja, która później stała się jednym z zarzutów przeciwko niej, był pragmatycznym posunięciem mającym na celu odstraszenie napaści podczas niewoli. Lepiej spodnie żołnierza niż napaść na kobietę, słynęła z twierdzenia, podkreślając swoją determinację do utrzymania czystości, symbolicznego wcielenia jej moralnej integralności i boskiego połączenia. Tragicznie, pomimo jej odwagi i charyzmy, Joanna została ogłoszona heretykiem i spalona na stosie w Rouen w 1431 roku, mając zaledwie 19 lat. Zaledwie 25 lat później wyrok został pośmiertnie unieważniony, a Joanna została ogłoszona męczennicą. Dopiero w 1920 roku Joanna została kanonizowana. Jej dziewictwo, znaczący aspekt jej świętości, umocniło jej status jako ikony moralnej cnoty i boskiej łaski. Elżbieta I, niezamężna władczyni mocy i czystości. W roku 1533 królewski rozkaz ogłosił narodziny księżniczki w Greenwich, Londynie, Elżbiety, córki króla Henryka VIII i jego drugiej żony, Anny Boleyn. Nikt wtedy nie wiedział, że ta niemowlę z czasem stanie się jednym z najbardziej wpływowych monarchów w historii. Dziewicą królową, Elżbietą I. Jako młoda księżniczka, Elżbieta otrzymała edukację godną księcia, co było niezwykłe dla kobiet tamtych czasów.
Uczniowie nauczyli ją języków, matematyki i klasyki, wpajając w niej solidne podstawy polityki i państwowości, które później przewodnikowały ją podczas jej panowania. Jej formatywne lata, choć naznaczone skandalem i smutkiem z powodu egzekucji matki i lekceważenia przez ojca, przygotowały ją jednak do ścieżki, którą była przeznaczona do przebycia. W 1558 roku, w wieku 25 lat, Elżbieta wstąpiła na tron po śmierci swojej przyrodniej siostry, królowej Maryi I. Królestwo, które odziedziczyła, było nękane politycznym, religijnym i ekonomicznym niepokojem. Jednak Elżbieta, dzięki połączeniu siły, intelektu i strategicznego wykorzystania swojego statusu dziewicy, zdołała przynieść erę stabilności i dobrobytu, znaną jako era elżbietańska. Elżbieta nigdy nie wyszła za mąż, co było decyzją zarówno osobistą, jak i polityczną. W erze, gdy oczekiwano od kobiet, że wyjdą za mąż i urodzą dzieci, sprytnie wykorzystała swój stan niezamężnej na swoją korzyść. Była doskonale świadoma, że małżeństwo, zwłaszcza z obcym księciem, mogłoby doprowadzić do utraty autonomii Anglii i jej autorytetu jako monarchini. I tak wybrała pozostać dziewicą królową, wiążąc dobrobyt swojego królestwa ze swoim stanem niezamężnej. Słynęła z deklaracji: będę miała tutaj tylko jedną panią, a nie pana, co było wyrazem jej niezależności i autorytetu. Jej decyzja doprowadziła do licznych zalotów od szlachetnych zalotników. Każdy z nich liczył na to, że stanie się jej małżonkiem i zyska kontrolę nad Anglią. Elżbieta zręcznie omijała te propozycje, trzymając zalotników na dystans, jednocześnie unikając dyplomatycznych incydentów. Często angażowała się w długie rytuały zalotów, nie zgadzając się nigdy na propozycje małżeństwa. Te zaloty służyły podwójnemu celowi. Pozwalały Elżbiecie utrzymywać sojusze, jednocześnie wzmacniając jej wizerunek cnotliwej i oddanej monarchini, lojalnej tylko swojemu królestwu. Podczas jej 44-letniego panowania symbolika dziewictwa Elżbiety ewoluowała. Stała się strategicznym narzędziem w jej dyplomatycznym arsenału i reprezentacją niezależności i siły Anglii. Wokół niej narodziło się kultowe oddanie, z poetami i artystami porównującymi ją do Astrai, dziewiczej bogini niewinności i czystości, oraz Cynthii, bogini księżyca, symbole, które podkreślały jej czystość i boskie prawo do rządzenia. Jednym z najbardziej znanych przedstawień jest portret Oblężenie Mons, na którym Elżbieta jest malowana z gronostajem u stóp, symbolem czystości i dziewictwa. Łacińska inskrypcja Elżbieta, dziewica królowa nieskazitelna lilia wśród cierni, podkreśla jej wizerunek jako wzoru cnoty. Jej stan niezamężnej służy jako potężny emblemat jej panowania. Zamek i klucz czystości. Pas cnoty i iluzje dziewictwa w renesansowej Europie. Cofając się do epoki renesansu, okresu słynącego z kulturalnego, artystycznego i intelektualnego przebudzenia, stajemy twarzą w twarz z mniej znaną stroną tej ery, tajemniczym światem pasów cnoty i teatralnego spektaklu czystości. Wbrew powszechnym przekonaniom, pasy cnoty, przedstawiane jako żelazne gorsety zamykane na klucz dookoła talii, nie były wszechobecnym elementem codziennego życia w czasie renesansu. Te urządzenia, które zyskały złą sławę dzięki folklorowi, były prawdopodobniej do znalezienia w bujnej wyobraźni poetów i dramaturgów niż w szafach pań renesansu. Pasy cnoty były bardziej symbolem niż substancją, często służąc jako elementy komediowe w sztukach teatralnych lub jako metafory w moralizatorskich opowieściach. Chociaż nie jest niemożliwe, że takie urządzenia istniały, niewygodna, nie mówiąc już o niehigienicznej naturze tych konstrukcji, sprawiała, że ich rzeczywiste użycie było wysoce niepraktyczne. W rzeczywistości wiele z autentycznych pasów cnoty prezentowanych dzisiaj w muzeach okazało się być wiktoriańskimi falsyfikatami, stworzonymi, aby rozbudzić w publiczności zainteresowanie domniemanym pruderią i ekscentrycznościami przeszłości. Jednakże, mimo że istnienie pasów cnoty może być w dużej mierze mitem, okres ten był świadkiem prób sfałszowania dziewictwa, głównie ze względu na wysoką społeczną i ekonomiczną wartość przywiązywaną do czystości kobiety. W renesansie czystość kobiety była jej posagiem, cnotą i pozycją społeczną. Stąd niektóre osoby uciekały się do wątpliwych metod, aby udowodnić swoje dziewictwo. Jedną z takich metod było użycie krwi kapłona, rodzaju koguta. Panna młoda chowałaby krew w swoim łożu małżeńskim, sprawiając, że następnego dnia
Rano wydawało się, jakby błona dziewicza została przerwana. Makabryczna praktyka, ale mówi wiele o naciskach wywieranych na kobiety tamtych czasów, aby utrzymać wizerunek czystości. Byli też aptekarze, farmaceuci tamtych dni, którzy oferowali mieszanki mające napinać żeński układ rozrodczy, tworząc iluzję dziewictwa. Te mikstury były często mieszanką ziół, octu i innych składników. Niektórzy nawet polecali alun, rodzaj soli znanej ze swoich ściągających właściwości, chociaż nie był to sposób bez potencjalnego ryzyka. Jednak te praktyki, bardziej niż cokolwiek innego, podkreślają nierówny układ sił tamtych czasów. Kobiety były poddawane oczekiwaniom i standardom społecznym, które często stawiały je w narażonej na niebezpieczeństwo pozycji, prowadząc do tych desperackich środków, aby utrzymać ich postrzeganą czystość. W wirze intryg renesansu cytata słynnego włoskiego pisarza Niccolò Machiavelli brzmi prawdziwie. W Mandragorze napisał: małżeństwo jest jak oblężony zamek, ci, którzy są na zewnątrz, pragną dostać się do środka, a ci, którzy są w środku, pragną wyjść. Te słowa wydają się pasować, ponieważ oddają paradoksalną sytuację kobiet, które znalazły się pomiędzy społecznymi oczekiwaniami czystości, a własnymi pragnieniami i aspiracjami. Zgłaszanie czystości. Kolonialne cienie na dziewictwie. Kiedy pierwsze światło poranka oświetliło nowo odkryte ziemie, rozpoczęła się era kolonialna, okres oznaczony nie tylko przez eksplorację i handel, ale także przez narzucanie nowych norm kulturowych. Dziewictwo, w szczególności, stało się potężnym symbolem, narzędziem kontroli, które kolonizatorzy władali nad kolonizowanymi. Eksploracja historycznych wydarzeń ujawnia dalekosiężny wpływ kolonializmu na postrzeganie dziewictwa. Wyruszmy w podróż, zaczynając od XV wieku z przybyciem Krzysztofa Kolumba do Ameryki. Hiszpańscy konkwistadorzy przynieśli ze sobą głęboko zakorzenione wartości społeczne, gdzie czystość kobiety była równoznaczna z jej wartością. Ta perspektywa kontrastowała ostro z wieloma rdzennymi kulturami, które miały różne poglądy na dziewictwo i zaloty. W pewnych społecznościach plemiennych, takich jak Arawakowie, od których wywodzą się Karaibowie, wczesne spotkania były oznaczone otwartym przyjęciem zalotów. Takie praktyki były uważane za niecywilizowane przez europejskich kolonizatorów, którzy starali się narzucić swój własny kodeks moralny, gdzie dziewictwo miało nadrzędne znaczenie. W Afryce również nadejście europejskich mocarstw kolonialnych w XIX wieku zakłóciło lokalne normy. Przed kolonizacją różne afrykańskie społeczności świętowały kobiecość i zaloty poprzez unikalne rytuały i praktyki. Jednakże pod panowaniem kolonialnym te praktyki zostały odrzucone jako barbarzyńskie, zastąpione przez europejskie ideały czystości i dziewictwa. Jednym z najbardziej ilustracyjnych przykładów można zobaczyć w Indiach pod rządami Brytyjczyków. Moralność ery wiktoriańskiej przeniknęła do indyjskiego społeczeństwa, a kolonizatorzy uznali dziewictwo za oznakę honoru kobiety. To narzucenie często ignorowało istniejące zwyczaje społeczne, takie jak tradycje tantryczne, gdzie bliskość fizyczna była uważana za duchową podróż. Warte jest wspomnienia wzruszające opowieść o Ruhma Bai, indyjskiej kobiecie zmuszonej do małżeństwa w młodym wieku. Zrobiła sensację zarówno w Indiach, jak i w Anglii w późnym XIX wieku, kiedy odmówiła życia z mężem. Pomimo norm społecznych tamtego czasu, sprzeciwiła się przymusowi małżeńskiemu. Jej historia poruszała debaty na temat praw kobiet i czystości. Kolonialna narracja na temat dziewictwa była często przeplatała się z pojęciem cywilizowania dzikusa, paternalistyczną ideologią używaną do usprawiedliwienia rządów kolonialnych. W swojej książce Dyskurs o kolonializmie, M. Césaire, znany pisarz francuskojęzyczny z Martyniki, zauważył: mówią mi o postępie, o osiągnięciach, o chorobach wyleczonych, ale nigdy nie pokazali mi, co zniszczyli. Rzeczywiście koncepcja dziewictwa, kiedyś płynna i zróżnicowana, została skonstruowana i zdefiniowana na nowo pod rządami kolonialnymi, a jej dziedzictwo utrzymuje się w normach i postawach społecznych długo po tym, jak kolonizatorzy wycofali się. Kolonialna konstrukcja czystości stała się jarzmem dla wielu kultur, a ich praktyki uznano za nielegalne i wymagające korekty. Złota klatka. Wiktoriańskie ideale i gloryfikacja czystości. Gdy ziarna czasu przesypały się w XIX wieku, na Brytanię spadł welon pruderii. Era wiktoriańska, nazwana po królowej Wiktorii,
która panowała od 1837 do 1901 roku, charakteryzowała się społeczeństwem otulonym surowym kodeksem moralnym, wynoszącym cnotę czystości i dziewictwa na niespotykane dotąd wyżyny. Czystość kobiety była kamieniem węgielnym jej reputacji, a utrata dziewictwa, poza świętymi więzami małżeństwa, równała się społecznemu upadkowi. Była to era zalotów i cenzorów, gdzie najbardziej intymne z ludzkich relacji były starannie kontrolowane. Krzywo patrzono na jakiekolwiek naruszenie dobrych obyczajów, od namiętnych listów po niewłaściwe zachowanie, wszystko było pod lupą. Jest wiele przykładów ilustrujących to społeczne obsesje na punkcie dziewictwa. Agnus Dei, czyli Baranek Boży, to symboliczny motyw, którym posługiwali się wielu wiktoriańskich pisarzy, w tym Charles Dickens i Thomas Hardy. Służyło to jako metaforyczne przedstawienie niewinności i czystości, często przedstawiające postacie kobiece, które uosabiały ideal dziewictwa. Weźmy na przykład Tessę d'Urbervillów Hardiego. W tej przejmującej opowieści protagonistka Tess jest przedstawiana jako czysta kobieta, której niewinność jest tragicznie manipulowana przez nikczemnego Aleka d'Urberville. Społeczne konsekwencje, które Tess napotyka po utracie dziewictwa, barwnie obrazują niewzruszone poglądy ery wiktoriańskiej na ten temat. Nie tylko literatura, ale także normy społeczne wiktoriańskie przeniknęły do królestwa nauki, dając życie wątpliwym teoriom. Niesławna ideologia dwóch sfer, zaproponowana przez wiktoriańskich lekarzy, takich jak dr William Acton, sugerowała, że kobiety są z natury pasywne i pozbawione wszelkich pragnień fizycznych. Każde odstępstwo od tej normy było patologizowane, często prowadząc do surowych leczeń za pomocą leków lub innych drastycznych środków. W tym krajobrazie represji był jednak iskierka buntu. Ruch czystości społecznej prowadzony przez kobiety takie jak Josephine Butler starał się kwestionować normy społeczne. Butler słynęła z kampanii przeciwko ustawom o chorobach zakaźnych, prawom, które niesprawiedliwie kierowały się przeciwko damom nocy w dążeniu do ochrony ich przed wyzyskiem. Inna ikoniczna postać z tej ery, Florence Nightingale, pionierka współczesnego pielęgniarstwa, odrzuciła konwencjonalną ścieżkę małżeństwa, aby poświęcić się opiece zdrowotnej. W liście do swojej siostry napisała słynne słowa: „Mam intelektualną naturę, która wymaga zadowolenia i która znajdzie je w nim”. Tutaj „nim” odnosiło się do jej zawodu. Pod koniec XIX wieku głosy takie jak Butler i Nightingale zaczęły kwestionować wiktoriańską obsesję na punkcie dziewictwa i czystości, kładąc podwaliny pod przyszłe reformy. Jednak droga do zmian byłaby długa, a cienie kodeksów moralnych ery ciążyły długo w XX wieku. Rozplątanie kłębka, naukowe realia i trwałe mity dotyczące dziewictwa. W labiryncie nauki i norm społecznych rozwija się skomplikowana narracja o dziewictwie. Ta narracja, zwłaszcza w odniesieniu do anatomii kobiety, została zniekształcona przez przeplecione nici nieporozumień, dając początek mylącym teoriom, takim jak mit błony dziewiczej. Ta wiara błędnie twierdzi, że nienaruszoność błony dziewiczej kobiety jest niezawodnym wskaźnikiem jej dziewictwa. Pierwszy raz zidentyfikowana przez starożytnych Greków, błona dziewicza, mała błona częściowo zakrywająca wejście do układu rozrodczego kobiety, stała się punktem centralnym weryfikacji dziewictwa w licznych kulturach. Ale istota tego mitu, że błona dziewicza pęka i krwawi podczas pierwszej instancji zalotów, nie ma podstaw naukowych. Badania naukowe, takie jak to przeprowadzone przez dr Sarę Patterson-Brown w 1998 roku, podkreślają szeroki zakres kształtów i rozmiarów błony dziewiczej, dowodząc, że jej wygląd i stan fizyczny nie mogą być uznane za niezawodną miarę dziewictwa. Niektóre kobiety nawet się bez niej rodzą. Ten mit jednak miał przewrotny uścisk na przekonaniach społecznych. Niesławne testy dziewictwa, które rozkwitały jako perwersyjna praktyka kulturalna w różnych częściach świata, miały korzenie w tym źle założonym założeniu. W 1552 roku renomowany francuski chirurg Ambroise Paré napisał w swoich dziełach o przeprowadzeniu testu dziewictwa na kobiecie na prośbę jej męża, co jest przerażającym pokazem, do jakich głębin mit błony dziewiczej przeniknął tkankę społeczną. Ten mit nie tylko przekraczał kultury, ale też epoki, zdobywając popularność w społeczności medycznej XIX wieku.
Wybitną postacią, która go propagowała, był dr William Acton, lekarz z epoki wiktoriańskiej, który w swojej pracy Funkcje i zaburzenia organów rozrodczych propagował koncepcję błony dziewiczej jako pieczęci dziewictwa. Pomimo tych długotrwałych nieporozumień, XX wiek przyniósł wiatr zmian. Wizjonerzy, tacy jak dr Mary Calderon, orędownik zdrowia publicznego, pracowali nieustannie, aby obalić mit o błonie dziewiczej. Przełomowy artykuł Calderon z 1968 roku, zmiany w układzie rozrodczym kobiety i ciągłość z punktu widzenia błony dziewiczej, kwestionował archaiczne pojęcia, pomagając skierować społeczność medyczną ku dokładniejszemu zrozumieniu dziewictwa. Niestety, nawet w obliczu naukowej jasności, mit nadal utrzymywał się. W 1919 roku Światowa Organizacja Zdrowia wydała wytyczne kategorycznie sprzeciwiające się testom dziewictwa, odzwierciedlając trwałe społeczne zafascynowanie mitem o błonie dziewiczej. Fakt, że taka dyrektywa była konieczna w XXI wieku, pokazuje niebezpieczną odporność tych nieporozumień. W okopach dychotomii, dziewica i dama nocy w czasach konfliktu. Kiedy na początku XX wieku widmo wojny zstąpiło na świat, drastycznie przekształciło ono społeczne konstrukty i postrzeganie kobiecości, zwłaszcza wokół pojęć dziewictwa i moralności. W tym burzliwym okresie pojawiła się niepokojąca dychotomia, w której kobiety były charakteryzowane albo jako paragony czystości, dziewice, albo ich skrajne przeciwieństwa, tak zwane damy nocy. Światowe wojny, a zwłaszcza II wojna światowa, nasiliły te polaryzacje. Idealizowany obraz kobiet to zdrowe, patriotyczne postacie, które utrzymywały front domowy, podejmując role tradycyjnie przypisywane mężczyznom, zachowując przy tym swoją czystość. Plakaty propagandowe z tego okresu często przedstawiały cnotliwe, dziewicze kobiety symbolizujące niewinność, siłę i patriotyzm. Jednym z wybitnych przykładów jest ikoniczny plakat „Potrafimy to zrobić”, przedstawiający Rosie the Riveter, symbol kobiecego empowermentu i moralnej prawości. Kontrastując z tym cnotliwym obrazem była prezentacja dam nocy, często postrzeganych jako nieszczęsne ofiary surowych realiów wojny. Ich historie były jednak często przesiąknięte skomplikowanymi narracjami o przetrwaniu, odporności i poświęceniu. Niepokojącą, ale znaczącą częścią tej narracji jest tragiczna saga kobiet pocieszenia, eufemistycznego terminu dla młodych kobiet, głównie z Korei i Chin, zmuszonych do zapewniania pocieszenia japońskim żołnierzom podczas II wojny światowej. Historia tych kobiet, które zostały zmuszone do takich ról pod pretekstem obowiązkowych poleceń pracy lub obietnic pracy w fabryce, jest rozdzierająca serce. Istnienie systemu kobiet pocieszenia zostało początkowo ujawnione szerokiemu światu w 1991 roku przez odważną Koreankę o imieniu Kim Hak-sun, która podzieliła się swoimi straszliwymi doświadczeniami i wywołała globalną uwagę na te zbrodnie wojenne. Mniej więcej w tym samym czasie Francuzi mieli swój termin – współpracownicy poziomi, odnoszący się do kobiet, które miały romans z niemieckimi żołnierzami podczas niemieckiej okupacji Francji. Te kobiety były później publicznie upokarzane w powojennej Francji, co dodatkowo podkreślało dychotomię panującą podczas wojny. Traktowanie tych kobiet po wojnie jeszcze bardziej powiększyło dychotomię. Wiele kobiet pocieszenia wróciło do domu niosąc ciężar wstydu i milczenia, podczas gdy współpracownicy poziomi byli poddawani publicznemu wzgardzie i ostracyzmowi. Te reakcje społeczne były w ostrej kontraście do celebracyjnego powitania zarezerwowanego dla ich dziewiczych odpowiedników, które przestrzegając tradycyjnych norm były chwalone jako bohaterowie patriotyczni. Ta dychotomia jest poruszająco uchwycona w książce Simone de Beauvoir, gdzie stwierdza: człowieczeństwo jest męskie, a mężczyzna definiuje kobietę nie w niej samej, ale w relacji do siebie. Ta perspektywa podkreśla wzmocnienie męskocentrycznych norm społecznych w czasie wojny, z kobietami ceniącymi się lub deprecjonującymi na podstawie ich postrzeganej zgodności ze standardami czystości. Gdy zasłaniamy kurtyny na tej poruszającej podróży przez labirynt historii, stajemy na skrzyżowaniu oczekiwań społecznych i osobistych tożsamości.
Od rzymskich ekstraktów z aloesu do tajemniczej rosy świętej Hildegarda, od przebiegłej gry i krwi kurzej do nadejścia nowoczesnych procedur medycznych, kroniki udawania czystości odzwierciedlają wszechobecną dyskusję na temat dziewictwa. Jednak poza tymi fascynującymi narracjami i postaciami, to co przetrwało, to echo głębokiego nacisku społecznego, które nadal odbija się przez wieki. Mechanizmy symulacji dziewictwa, choć ewoluujące w technice, mają swoje korzenie splecione w systemowej kulturze, która często ceniła kobiety za ich postrzeganą czystość, a nie indywidualną wartość. Czas na nasze rozstanie, ale pożegnajmy się z przemyślanymi słowami Glorii Steinem, latarni morskiej ruchu feministycznego. Wyzwolona kobieta to taka, która ma stosunki przed małżeństwem i pracę po. Ta potężna myśl zawiera przesłanie wolności i indywidualności, przypominając nam, że dziewictwo i wartość nie są ze sobą splecione. W tym dążeniu niech historia, którą dziś zbadaliśmy, służy nie tylko jako ciekawostka, ale jako latarnia oświetlająca drogę do przyszłości szacunku, zrozumienia i równości –